Firma Rektor przedstawia nadproże sprężone PLX, czyli prefabrykowana strunobetonowa belka, która jest alternatywą dla nadproży wylewanych na budowie. Największą zaletą jest niewielka waga samego nadproża oraz brak do zbrajania i wylewania betonu na budowie. Wysokość nadproży to zaledwie 7 cm, szerokość wynosi 11,5 cm, co pozwala stosować nadproża na popularnych ścianach działowych o szerokości 11,5-12 cm oraz na ścianach konstrukcyjnych o szerokości modułowej 24, 36 lub 48 cm. Dużą wytrzymałość prefabrykatu zapewniają dwa sploty sprężające znajdujące się w dolnej części przekroju oraz beton klasy C50-60. Niewielka waga wynosząca około 20 kg na metr bieżący prefabrykatu pozwala na łatwy i ręczny montaż. Nadproża produkowane są w długościach od 120 do 300 cm i pozwalają na wykonanie nadproża nad otworem o szerokości od 100 do 270 cm. Montaż. Belki należy składować na poziomym podłożu z zastosowaniem przekładek drewnianych układanych jedna pod drugą. Same nadproża składujemy w pozycji stroną chropowatą do góry. Nadproża układamy na warstwie kleju lub zaprawy, pamiętając o zachowaniu minimum 15 cm oparcia. Wyjątek stanowią jedynie nadproża długości 120 i 150 cm, dla których wystarczy 10-centymetrowe oparcie. Warstwa nadmurówki powinna mieć minimum 15 cm wysokości. Im większa, tym nośność elementu jest większa. Zasada działania polega na tym, że nadproże jest rozciągane, a nadmurówka ściskana. W związku z tym zaleca się podczas murowania nad nadprożem wykonać również spoiny pionowe, szczególnie w przypadku ceramiki poryzowanej. Nadproży 120 i 150 cm nie trzeba podpierać, natomiast dłuższe wymagają jednej podpory montażowej w połowie rozpiętości. Podpory demontujemy najwcześniej 21 dni od momentu wylania stropu.